Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Jesteśmy w miejscowości Wielka Wieś, tuż przy drodze do Olkusza. Jesteśmy tutaj na prośbę pana Tomasza, który przysłał do nas list, nie mail tym razem, tylko prawdziwy, papierowy. I pan Tomasz z Krakowa na tej drodze do Olkusza przeżywa gehennę. Jest bezustannie wyprzedzany, obrażany niewyszukanymi słowy. No jak można by było pocieszyć pana Tomasza, jak wlać otuchę w jego serce? No pocieszamy pana Tomasza, pan Tomasz idzie prawidłowo. Notabene jest to osoba, która niejedno na drodze widziała, jest ratownikiem drogowym, wie czym się kończy brawura, stosuje przepisy i jest wychowany jakby w poszanowaniu prawa. No a co się na tej drodze dzieje, dobrze wiemy, nie tylko na tej. Obszar zabudowany, Biały Kościół, schodzimy do prędkości jakiej, proszę państwa, 50 na godzinę. Widzę, że tir nerwowo na moim zderzaku. Chyba myśli, że jestem tak jak nasz korespondent tą zawali drogą, która tutaj blokuje ruch. No ale tu mam jechać 50, proszę państwa, i może się zastanawiać, czy może nie można by tutaj do 60 podnieść maksymalnie dopuszczalnej prędkości. No są chodniki, no może można, ale jak na razie jest 50, no to 50. Podejrzewam, że tej ciężarówce wydaje się, że jest to stanowczo za wolno. I dopiero teraz, szanowni kierowcy, ostrożnie i stopniowo podwyższamy prędkość, no bo skończył się obszar zabudowany. I teraz możemy 90, ale tylko przez chwilę, bo co? Bo jest 70. Czyli znowu schodzimy, nastawiamy tempomat na 70, no niech będzie na 75 na błąd licznika i tak mamy jechać. I nie przeganiajcie, kochani, naszego korespondenta, który jeździ poprawnie, zgodnie z przepisami i tak ma jechać. A jeżeli uważacie, że gdzieś można by podnieść prędkość, wnioskujcie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, która odpowiada za drogę krajową 94. Są ograniczenia prędkości do 50, 60, 70 km na godzinę, a my chcemy jechać szybko, nadrobić korki, które wcześniej były w Krakowie, czy przy wyjeździe właśnie na tą drogę z Krakowa w Modlitwce. No i denerwują nas kierowcy, którzy stosują przepis. No tak, bo gehenna pana Tomasza polega na tym, że jedzie 50 na godzinę w terenie zabudowanym. Ci młodzi gniewni, którzy często przeganiają pana Tomasza, czy ci kierowcy tirów, którym się też ciągle spieszy, a którzy nie zatrzymają się zbyt szybko, powinni takie zdjęcia ofiar wypadków drogowych może częściej oglądać, żeby zrozumieli, że nie tędy droga, że tak jeździć nie można. Póki tak jest, póki wynika to czy z oznakowania, czy z przepisów ogólnych, że mamy w danym miejscu jechać 50, 60 czy 70 km na godzinę, to tak mamy jechać. To stosujmy prawo. Można zatrzymać się na poboczu, tam gdzie linia jest przerywana. Sprawdźcie, szanowni kierowcy, co ona oznacza, bo niejednokrotnie widzę, że ponieważ da się przejechać fizycznie, przejeżdżacie i parkujecie w miejscach absolutnie absurdalnych, niedozwolonych, fatalnych. A ileż to było najechań na źle parkujący pojazd, czy to na autostradzie, gdzie taka linia też występuje, czy na innych drogach. Tu na pewno zwalniacie, bo fotoradar, tak, a potem hulaj dusza. No tak się niestety w Polsce jeździ. No i noga z gazu, szanowni państwo, przejście dla pieszych, patrzymy, co się dzieje wokół, czy ktoś nie chce przechodzić, czy nie ma jakiegoś ruchu pieszych. Nie ma, przyspieszamy. A tu ktoś zaparkował, czy ktoś skręca do posesji? Nie jestem pewny. Wydaje mi się, że ktoś tu zaparkował. No to proszę państwa, kuriozum. To nie jest miejsce do parkowania. Tym razem wracam do Krakowa, jedziemy tą drogą i popatrzcie państwo, ten samochód tutaj parkuje. On uważa, że tu można parkować. No brawo. I dopiero tutaj kończy się obszar zabudowany. My mamy pas do wyprzedzania. Możemy tu wyprzedzić spokojnie teraz wolno jadące pojazdy. Wykorzystajmy, przyspieszmy porządnie w takim razie i zróbmy to, co nielegalnie czasem chcemy zrobić w innych miejscach. Tylko pytam, czy to raczej nie osobówki tira powinny wyprzedzać, a nie tir osobówkę. Być może, że ten kierowca za nami jechał jakoś niespecjalnie sprawnie, więc dobrze. Natomiast ten kierowca tira jechał tak, że w końcu po miejscu wyłączonym z ruchu i ledwie przed końcem tego połączenia dwóch pasów ruchu, gdzie również jest wysepka i znak pionowy, w który mógł uderzyć. No niemalże zawadzając o ten znak, zdołał zakończyć ten manewr, po prostu jedzie szybko. Jedzie szybko, jedzie niebezpiecznie, jedzie jakby chciał załatwić ten dowóz w czasie o połowę krótszym niż
przewidziano czas na przejechanie danego odcinka, bo przecież ten czas można zupełnie spokojnie przewidzieć. W Norwegii, w Austrii, w innych wysoko cywilizowanych krajach motoryzacyjnych, a podaję te takie najbardziej karne narody i kraje, jeździmy dokładnie tak, jak przepisy nakazują. W Szwajcarii, kolejny przykład, od 55 bylibyśmy ukarani. Jadąc 55 w obszarze zabudowanym, bylibyśmy już ukarani. Tam od 5 na godzinę nie ma innej tolerancji. W Polsce niestety często znakuje się 50, zakładając, że będą jechali 70, będzie bezpiecznie. To jest ślepy zaułek. I popatrzcie państwo, TIR postanowił jechać szybciej niż dopuszczalna możliwa prędkość. Nie powiem, że przekroczył linię ciągłą, bo zrobił to na przerywanej. Natomiast w tym miejscu jechał zbyt szybko. Zdenerwowałem go swoją poprawną jazdą, podobnie jak pan Tomasz jest też spychany, a ten to w ogóle ucieka przed tym tirem, czy co? Nie, zjechał na bok, ale chyba trochę za wcześnie. O, a tu już podwójna linia ciągła. No właśnie, proszę państwa, to już kompletny skandal. No cóż, naraziłem się tym kierowcom, podobnie jak pan Tomasz, niestety codziennie tędy jeżdżąc naraża się. Nie tak, panowie kierowcy, nie tak. I co, wskurali? Nic nie wskurali. Widzicie państwo, że to nie ma sensu? To nie ma kompletnie sensu. Nie liczy się prędkość jednostkowa, liczy się płynność ruchu. Płynność ruchu. Ten tir co prawda nie zdołał wyprzedzić nas, no ale jechał za nami i moim zdaniem płakał rzewnymi łzami. No nie utrzymywał odpowiedniego odstępu. Chciał jakby mnie pogonić tym swoim minimalnym odstępem. Nie jestem czuły na tego typu zachowania kierowców, ale rozumiem, że czasami niektórych kierowców denerwują takie zachowania, wręcz boją się tych tirów. Na koniec, jak zjechałem z drogi, zaparkowałem, to poczęstował mnie takim silnym, pneumatycznym sygnałem dźwiękowym, żeby mi pokazać, że jestem po prostu no, nieudacznikiem, który mu przeszkadza jechać. Jazda zgodnie z przepisami była ponad jego siły. Jazda zgodna z przepisami była ponad jego siły. A teraz możemy ustawić te 92 czy 93 na tempomacie. Mamy chwilę możliwości jazdy z prędkością 90 km na godzinę. Jesteśmy na drodze jednojezdniowej poza obszarem zabudowanym, czyli 90. Gdyby była dwujezdniowa, byłoby 100. Maksymalna, dopuszczalna. Pamiętajmy, że to nie jest obowiązek rozwijania takiej prędkości. Pamiętajmy, że bywa mgła, śliska nawierzchnia, wzmożone natężenie ruchu i wtedy decyduje prędkość bezpieczna. No i cóż, najechaliśmy się, proszę państwa. Hamujemy łagodnie, stopniowo do prędkości 70 na godzinę, bo taka została nam tutaj przepisana. No i jedziemy dalej. W niektórych miejscach można by tę prędkość minimalnie podnieść. Tylko że obawiam się, że to podniesienie prędkości natychmiast powoduje, że kierowcy jeszcze bardziej podniosą swoją prędkość. To jest właśnie to takie gonienie kotka za myszką. Źle się dzieje na polskich drogach. To nie tak ma, szanowni państwo, wyglądać. Panie Tomaszu, radzimy może dodać tych 5 km na godzinę i poza tym się kompletnie nie przejmować. Niech inni wariują, a pan idzie zgodnie z przepisami. Oczywiście skończy obszar zabudowany, proszę przyspieszyć zdecydowanie, pokazać im, że pan umie jeździć, tylko po prostu stosuje pan przepisy. I nie przejmować się innymi, natomiast tych innych prosimy, żeby przemyśleli swoje postępowanie. Czas dojazdu nie polega na przyspieszaniu i hamowaniu, bo za chwileczkę zahamuje za innym pojazdem. Polega na płynnej jeździe, równej jeździe. Nic nie wskuramy przez taką właśnie jazdę. Bo ja pytam się, czy we współczesnym ruchu potrzeba nam często stosować manewr wyprzedzania? Nie. Te tiry, jak je potocznie nazywamy, to samochody o olbrzymich mocach silników, które nie słabną wcale pod górę, nawet w pełni załadowane. Samochody osobowe, no coraz mniej jest takich, które mają jakieś problemy z rozwinięciem tych maksymalnych dopuszczalnych prędkości na poszczególnych odcinkach dróg. Swoją drogą nie jeździcie tak państwo, nie utrudniajcie swoją prędkością ruchu innym pojazdom. Natomiast stosujmy przepisy, więc nie wyprzedzajmy na siłę, nie pchajmy się w obszarze zabudowanym. Nie gońmy tego czasu, który nam nie ucieknie. Najwyżej możemy doprowadzić do jednego, że ten czas się dla niektórych z nas skończy. Wiecie państwo, o czym mówię. O śmierci, ewentualnie o ciężkim kalectwie, o tych najgorszych efektach brawurowej, szybkiej, głupiej jazdy.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.